Po meczu Arki z GKS-em Katowice jest z nami trener gości, pan Rafał Górak. Witam. Dobry wieczór. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Okej, może troszkę odbiję i przepraszam, że nie będzie to dotyczyło na pewno tematu, który państwa interesuje, ale zaraz do niego wrócimy. Chciałem z całych sił pogratulować i bardzo mocno wyściskać całą naszą sekcję, bo jesteśmy klubem czterosekcyjnym, bardzo mocno wyściskać i pogratulować sekcji hokeja na lodzie. Jesteśmy mistrzem Polski. Jest to niewiarygodny sukces dla naszego klubu. Obroniliśmy tytuł mistrza i bardzo gratuluję hokeistom. Oni robili to, co najważniejsze. My byliśmy w drodze i wiadomo, w przygotowaniu do arcytrudnego meczu dla nas z Arką. Także wiem, że wśród zawodników i w nas było dużo takiego pozytywnego wzruszenia, bo to piękne rzeczy dla Katowic. Gratulacje dla trenera i całej drużyny. Nie mieliśmy okazji, na pewno się jeszcze to uda zrobić, ale dzisiaj z tej strony. Wracając na ziemię i do piłki nożnej, wydaje mi się, że graliśmy dzisiaj jako GKS Katowice bardzo dobry mecz, bardzo dobre spotkanie. Postawiliśmy na pewno bardzo wysoko poprzeczkę. Bardzo mocno Karol Czubak, zachowujący się w polu karnym, wykorzystał nasze błędy, które po prostu zawodnik tej klasy wykorzystuje w polu karnym. Uczulaliśmy, ale niestety nie zdołaliśmy. Natomiast rzeczywiście dwa razy odrabialiśmy wynik meczu, a jednocześnie wydaje mi się, że w wielu momentach spotkania byliśmy zespołem po prostu lepszym. Dla mnie, w moim odczuciu, bardzo dobre spotkanie na bardzo trudnym terenie i ten punkt uznaję jako punkt plus. Natomiast wiadomo, że mamy ostatnim czasy problemy ze zdobywaniem punktów. Troszkę ich mamy za mało, aczkolwiek jesteśmy bardzo blisko zdobywania tych punktów w komplecie. Być może następny czas da nam to, że w najbliższym spotkaniu te punkty zdobędziemy. Fenomenalne również było to, że ta feta, która w Katowicach się odbywała w związku z mistrzem polskich hokeistów, nie przełożyła się na absencję kibiców w Gdyni. Dzisiaj, kiedy pierwszy gwizdek rozbrzmiał, a zobaczyłem, jak wielu kibiców z Katowic przyjechało, to również bardzo wielkie dzięki, bo wspierali nas całe spotkanie bardzo dobrym dopingiem i byli na pewno dla nas bardzo dużym wsparciem. Dziękuję Wam za to, a my musimy po prostu pracować, żeby zacząć wygrywać. Na pewno jest nam tego troszeczkę brak. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Witam, trenerze. Jarek Boliński, magazyn Pomorski. Trenerze, powiedział trener, że przyjeżdżacie na trudny teren. Ale w zasadzie drużyny z dołu tabeli zdobywają tutaj punkty. Czy w związku z tym jest to dla Was zdobycie jednego punktu, czy strata dwóch punktów? To znaczy, dla mnie jest absolutnie, trzeba sobie powiedzieć, że każdy mecz jest dla mnie meczem i tyle. Dzisiaj wydaje mi się, że w związku z tym, że przegrywaliśmy dwukrotnie, to trzeba powiedzieć, że jest to punkt na plus. Natomiast z całego meczu wydaje mi się, że mogliśmy się pokusić nawet o trzy. Dziękuję. Proszę o przekazanie. Dobry wieczór, Mateusz Hawrot, Meczyki. Ja mam pytanie, bo nie od dziś wiadomo, że Arka miała problemy z obroną stałych fragmentów gry. Udało Wam się strzelić gola wyrównującego po rzucie wolnym. I tu pytanie, czy jakoś specjalnie drużyna GKS-u się przygotowywała, aby te stałe fragmenty w ofensywie wykorzystać, fakt, że Arka ma z tym problemy. Dziękuję. Rzeczywiście dostrzegliśmy, że trochę tych bramek w kierunku Arki padło po stałych fragmentach, natomiast to nie był cel nadrzędny. Myśmy się koncentrowali na tym, żeby najsilniejsze elementy w grze ofensywnej, które uważamy po prostu za bardzo mocne wśród zawodników Arki, w jakiś sposób zneutralizować i żeby tutaj być bardzo, bardzo czujnym. Po prostu doceniamy siłę zawodników, nie będziemy mówić o nazwiskach, bo Państwo doskonale sobie znają sprawę, ale my wiemy, że siła w ofensywie jest. Myśmy bardziej się koncentrowali na tym, że chcieliśmy wykorzystać jednak to, że wydaje nam się, że w tym drugim aspekcie defensywnym, jako cały zespół, szukaliśmy tam po prostu swojej szansy. Mecz jest dużo walki. Znowu niestety dużo było stały fragment gry dla przeciwnika. Ale mimo wszystko prowadziliśmy 2-1, potem 2-1. No i traciliśmy bramki, które widzieliśmy, jaka jest siła przeciwnika. Niestety nie udało nam się wyeliminować pewne atuty przeciwnika, czyli na dośrodkowanie z boku i stały fragment gry. I niestety w ten sposób traciliśmy dwie bramki. Dziękuję. Czy są pytania? Dobry wieczór, Mateusz Hawrot, Meczyki. Ja mam trzy pytania. Zacznę może od tego, czy nie uważa Pan, że Arka została ukarana za minimalizm w drugiej połowie, bo
No było widać, że jest to ryzyko utraty gola na 2-2, bo GKS radził sobie całkiem dobrze, no i w końcu tego gola strzelił. Drugie pytanie jest takie, skąd pomysł na rozgrywanie piłki od bramkarza w ten sposób, że Kaiser podawał do Azackiego lub do Brodki, po czym Azacki lub do Brodka na ogół wykopywał piłkę nad połowę rywala. I trzecie pytanie, czy jest pan pewny, że ma pan plan, jak wyjść z kryzysu, w który drużyna wpadła, bo to jest jednak 2 punkty w 3 ostatnich meczach. I oczywiście dalej jest 5. miejsce w tabeli i Arka nie wypadnie ze strefy barażowej, no ale musimy tu jednak mówić o jakimś drobnym, ale jednak kryzysie. Dziękuję. Pierwsze, jeżeli chodzi o rozegrania, no to mieliśmy plan, żeby unikać maksymalnie zagranie na krótko, czyli zagranie od tyłu, ze względu na to, że boisko nie pozwala nam też rozegranie ryzykowne i dlatego zdecydowaliśmy na zagranie dłuższej piłki, które nam pozwalała, to był taki plan, żeby przenieść jak najszybciej piłki na połowę przeciwnika. Z tego było właśnie przez to dużo walki i też traciliśmy większość piłek, nie potrafiliśmy zbierać drugiej piłki i z tym mieliśmy trochę problemów. No, jeżeli chodzi o kryzys, to wejścia jest praca i to jest jedyna rzecz, której możemy wejść z tego i zacząć wygrywać. To jeszcze może wrócę do pierwszego pytania. Czy nie uważa pan, że Arka jakby została ukarana za trochę mało ofensywną grę w drugiej połowie, dopóki GKS nie strzelił na 2-2? No ogólnie trochę też nasza założenie taktyczne było zmienione na drugą połowę ze względu na to, że pierwsza połowa po naszej prawej stronie mi się trochę problemu, bo oni tam przeważali i starali budować większość akcji i dlatego wycofaliśmy trochę stępni, żeby pomóc Stolsa i może dlatego byliśmy trochę ustawieni niżej i to był ten powód, ale to nie znaczy, że plan był taki, że wycofujemy się i już się mamy wynik, to nie o to chodzi. Arek, dokładnie taki sam wynik jak przed rokiem, 2-2 i dokładnie ten sam strzelec ostatniej bramki, ale nie da się ukryć, że usatysfakcjonowani z tego remisu być nie możemy. Zdecydowanie, przyjechaliśmy tutaj po pełną pulę, po 3 punkty, niestety można powiedzieć, że w naszych najlepszych momentach w pierwszej połowie dostajemy 2 razy gonga, przeciwnik dobrze się znajduje w polu karnym, 2 razy gonimy ten wynik i no i nie jest łatwo, bo mówię, kiedy dostajemy 2 sztuki do bramki, do przerwy, przepraszam, to nie jest łatwo, a mimo to wyszliśmy na drugą połowę, podnieśliśmy głowy, chcieliśmy gonić i moim zdaniem przy odrobinie szczęścia w drugiej połowie mogliśmy to przechylić na naszą stronę. Aż trudno nawet to jakoś racjonalnie zrozumieć, że gramy tak, że faktycznie stwarzamy zagrożenie, jesteśmy na połowie przeciwnika, a to on strzela nam bramki. Z czego to wynika? Zgadza się, jest to jakaś taka zasadność, na pewno trzeba, musimy to sobie mocno przeanalizować, wiem, że to jest banał, ale tak musi być, bo tak jak mówisz, że to już jest, jeden z ostatnich meczów też był podobny i gdzie my graliśmy, mieliśmy sytuację, a rywal dochodził do jednej, do dwóch i no i niestety to my traciliśmy bramki, a później już jest wiadomo, w tej lidze gonić, tym bardziej jak się ma -2. Dzisiaj z solidnym wsparciem kibiców, to na pewno też nam pomogło na boisku. Wiadomo, nasi kibice są zawsze 12. zawodnikiem, dzisiaj też pokazali wielką klasę, za co im dziękujemy.